Daniel Naborowski Do Anny Z czasem wszystko przemija, Z czasem bieżą lata, Z czasem państw koniec idzie, Z czasem tego świata. Za czasem ustaje dowcip I rozum niszczeje, Z czasem gładkość, uroda, Udatność wiotczeje, Z czasem kwitnące łąki Krasy prostradają, Z czasem drzewa zielone Z liścia opadają. Z czasem burdy ustają, z czasem krwawe boje, z czasem żal i serdeczne, z czasem niepokoje. Z czasem nocy dniowi, dzień zaś nocy ustępuje, czasowi zgoła wszystko na świecie hołduje. Szczera miłość ku tobie, Anno, me kochanie, wszystkim czasom na despekt nigdy nie ustanie. Nie jestem żadnym specjalistą, ale. Przydałoby się przeczytać to jeszcze raz, przy czym teraz po jakby po naszemu, tak, z polskiego na, na nasze. Tutaj mam piękne podpisy, przypisy, dzięki wolnym lekturom. Kocham wolne lektury, bardzo polecam ogólnie. Polecam też wesprzeć raz na jakiś czas, jak ktoś ma 10 zł, lepiej niż strzygałki lodów. No, w każdym razie, byłoby tak, mniej więcej z czasem wszystko przemija i z czasem mijają lata bieżą lata, no to chodzi o wiek pewnie, z czasem państw koniec idzie, z czasem tego świata za czasem ustaje dowcip dowcip to jest inteligencja, to jest też, jeżeli ktoś grał w Seven C w, si, w pierwszą edycję to to dowcip to jest właśnie inteligencja w każdym razie, z czasem dowcip ustaje i rozum niszczeje, czyli człowiek się staje głupszy z czasem gładkość uroda, udatność wiotczeje gładkość to też jest piękność z czasem kwitnące łąki, krasy postradają. Krasa to jest też piękno, tak samo, tak samo jak gładkość, tylko krasa to jest, no tak, no po prostu piękność, inne słowo na piękność. Z czasem kwitnące łąki, krasy postradają, z czasem drzewa zielone z liści opadają, z czasem burdy ustają, burda to jest awantura, wchutnia. Eee, ustają, z czasem krwawe boje, z czasem żali serdeczne, z czasem niepokoje serdeczny tutaj jest dopis miłosny, czyli z czasem żal i miłosne, z czasem niepokoje. Z czasem noc, dniowi dzień, zaś nocy ustępuje, czyli czas powoduje przemianie dna i nocy. Czasowi zgoła wszystko, na świecie hołduje szczera miłość ku tobie, Anno, moje kochanie, wszystkim czasom na despekt, na despekt to na złość, więc wszystkim czasom na złość nigdy nie ustanie. To jest kolejny erotyk, drugi już, który czytam tutaj od... Daniela Naborowskiego po oczach, na oczy Królewny Angielskiej. I do Anny jest to wiersz refleksyjno-filozoficzny, ale jednocześnie erotyk, bo on na zasadzie kontrastu pomiędzy tą siłą, którą ma czas, którą czas władza i którą dysponuje i której używa brutalnie na naszym świecie, niszcząc niszcząc mocarstwa, królestwa, ludzi, urodę tego świata i wszystko, co jest żywe i je żywe, mimo tego czasu, mimo tego, jak działa ten czas, to podmiot liryczny tutaj zarzeka się, obiecuje, że tak powiem, że jego miłość jest ponad to, że jego miłość do swojej ukochanej, do Anny, tytułowej Anny, do której jest apostrofa też nie ustanie nigdy. Co do, środków, co do środków lirycznych, jest tutaj na pewno anafora. To dosyć łatwo zauważyć, przez to, że dosłownie wszystkie linijki poza, poza trzema ostatnimi zaczyna się, zaczynają się od czasem albo tam za czasem i też często nawet jest dwa razy w jednej linijce powtórzone na, z czasem. powtórzone, Poza tym są oczywiście epitety, na przykład. Już zaraz tutaj coś znajdę. Krwawe boje, powiedzmy. Na przykład krwawe boje. Jest też e, oczywiście, właśnie, apostrofa do Anny. Tak. E, kolejny bardzo ładny wiersz. Moim zdaniem, Nab Daniel Naborowski był jednym z, e, z lepszych twórców polskich. Fajne, naprawdę dobre wiersze pisał. A podoba, podobają mi się. Autor tutaj też rozważa oczywiście, autor podmiot rozważa tutaj oczywiście właśnie przemijanie, i to ten motyw fanitas, motyw marności i naszego sensu istnienia w obliczu czasu, w obliczu, w obliczu wieczności, no i tak jak mówiłem, dochodzi do tego wniosku, że miłość jest tą siłą, która, która wytrzyma próbę czasu i która będzie żyła wiecznie. To tyle, to tyle myślę z tego wiersza. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że teraz jesteś trochę bardziej osłuchany, osłuchana. Zapraszam do innych wierszy, które czytałem i do moich krótkich, jakże treściwych interpretacji. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.